Powoli zapadał zmrok. Byłam zadowolona, że ciemność wokół mnie się pogłębia. Zupełnie jakbym chciała się w niej schować. Rozpoznałam pokój ze skośną ścianą, pościel na drewnianym rzeźbianym łóżku pachniała słońcem i wiatrem, a za oknem majaczyły górskie szczyty. Gdybym miała jednym zdaniem określić, o czym jest ta książka, powiedziałabym, że jest to książka o wychodzeniu z matni. Bohaterka stara się uciec od przeszłości, zmienić swoje życie, zmienia tożsamość i zaczyna poszukiwać swojego miejsca na ziemi. I tym miejscem na ziemi okazuje się Bukowina Tatrzańska, w której postanawia zbudować dom. To budowanie domu to jest taki, jak staje się jakimś rodzajem katarsis. Po prostu ona zaczyna też odbudowywać siebie. I w momencie, jak przekręca klucz w drzwiach, staje się innym człowiekiem. Pomysł, żeby osadzić akcję powieści w Bukowinie, właściwie podyktowało samo życie. Dlatego, że w Bukowinie ja sama zaczęłam budować dom. Było to bardzo takie dziwne dla mnie doświadczenie, nowe, bo przed południem ja rozmawiałam z robotnikami, z tymi cieślami, a po południu zapisywałam to także. Że część tej książki to jest nieomal dziennik budowy. Dlaczego dom na krawędzi? Dlatego, że ta budowa to zaczynanie wszystko od początku. Tak samo w moim życiu, jak w życiu mojej bohaterki, to był taki właśnie spacer tuż nad krawędzią. Wystarczył jeden jakiś nieuważny krok i można było spaść. No i już siedzę i patrzę bezmyślnie w telewizor. Daria ucieka przed przeszłością, która zmieniła jej życie w koszmar. Tragiczny splot okoliczności sprawił, że stała się morderczynią. I mimo, że odbyła tę karę, którą wymierzyła jej sprawiedliwość, to ona sama jeszcze jakby nie zamknęła rachunków ze sobą. I mimo, że ona starała się to wszystko zostawić ze sobą, to każdą szparą się jakby dostaje do jej nowego losu. Ona prowadzi taką wewnętrzną walkę i rozumie, że jeżeli ją przegra, to jakby przegra swój los. I troszeczkę tak jest ze mną, że ja tak samo chciałam przed czymś uciec. Chciałam zamknąć stare rachunki i zacząć wszystko od nowa. Ale myślę, że obu nam się udało.